Wejście wojsk ukraińskich, jeśli chodzi o Rosję, w głąb Rosji do Kurska, to nie przypadek według Jasnowidza Jackowskiego. Jaki w tym jest ukryty cel? Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego dotycząca ofensywy ukraińskiej na ziemiach rosyjskich. No a tutaj, no, to jest zaskakujące, tak naprawdę ta wizja przepowiednia wcale nie taka oczywista. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego na samym początku. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, klik na won a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotyczącej... Ostatnich wydarzeń, tak, które dzieją się praktycznie od paru dni czy od paru też tygodni, gdzie wojska ukraińskie wchodzą w głąb Rosji, między innymi do Kurska weszły, tak? No, rzecz zupełnie zaskakująca, bo wcześniej Ukraina broniła się. A teraz Ukraina przychodzi do kontrataku, tak? Atakuje tutaj właśnie Rosję. No wiadomo, że przecież Ukraina nie podbije tutaj całej Rosji, to jest oczywista sprawa. Ale wchodzi po prostu w głąb Rosji, przynajmniej przez te po prostu pierwsze kilometry przy granicy rosyjsko-ukraińskiej tak, no i oczywiście wielu tutaj generałów czy po prostu ekspertów wojskowych przyklaskuje, mówi świetnie Ukraińcy w końcu przeszli po prostu tak z obrony do ataku i tak dalej, no ja bym powiedział w ten sposób, z jednej strony jest to na pewno dobre dla po prostu Ukrainy, tak, no bo wiadomo, że takie ataki były przypuszczane przy granicy rosyjsko-ukraińskiej z terytorium Rosji, tak, na Ukrainę z drugiej strony no na pewno tym Ukraina musi się liczyć z tym, że będzie na pewno odwet ze strony Rosji. To jest oczywista sprawa i to pewnie potężny. Natomiast Jasnowiec Jackowski właśnie powiedział w ten sposób, że to nie jest kwestia przypadkowa, tak, jeśli chodzi o te wojska, które właśnie tam wkraczają, które wkraczają praktycznie tutaj do Rosji, że jest to celowe działanie według Jasnowidza Jackowskiego, że wejście wojska ukraińskiego do Rosji to nie kwestia przypadkowa, jest to celowe działanie, jest to spisek mocarstw tak to nawet nazwał Jasnowidz Jackowski, żeby zająć Rosję, zająć Rosję wojną i odciągnąć Rosję od pomocy na Bliskim Wschodzie, czy też od zaangażowania się Rosji na Bliskim Wschodzie. No i teraz to wszystko może być tak naprawdę zaskakujące. No, bo spisek mocarstw po to, żeby odciągnąć Rosję od sytuacji na Bliskim Wschodzie, czyli potencjalnego konfliktu Izrael kontra Iran, tak? No, ten konflikt już ma miejsce, tak? Ale po prostu konfliktu tutaj militarnego na dużą skalę i tego, że Iranowi z pomocą przyszedłby, przyszłaby właśnie Rosja, tak? No więc czyli ten spisek mocarstw byłby tak naprawdę w interesie Bliskiego Wschodu a nie w interesie Ukrainy? Oczywiście Ukraina od samego początku chciała już atakować tej Rosję, tak? Natomiast wcześniej była blokowana czy po prostu przez państwa będące w NATO na no, Ukrainę, nie z NATO, ale że oni dostarczają sprzęt wojskowy czy różne państwa na świecie do obrony, a teraz po prostu Ukraina może atakować Rosję, nikt na przykład nie postuluje na temat tego, czy atakują tutaj bronią, czy sprzętem, czy amunicją właśnie narządzą do NATO, tak? Czy do innych państw, które przyszły, przyniosły pomoc, no właśnie, czyli tutaj, według Jasnowidza Jackowskiego, wejście wojska, wojsk ukraińskich do Rosji, to nie kwestia przypadkowa, jest to celowe działanie spisek mocarstw, czyli duży praktycznie państw na świecie, żeby zająć Rosję w wojną, tak, u siebie na swoim terenie, bo wiadomo, że Rosja już prowadzi wojnę z Ukrainą i odciągnąć praktycznie Rosję od pomocy na Bliskim Wschodzie, od tego, żeby Rosja zaangażowała się w sytuację na Bliskim Wschodzie, żeby Rosja po prostu pomogła tutaj Iranowi, żeby Rosja dostarczyła jakieś po prostu sprzęt wojskowy, jeśli chodzi o jeśli chodzi o Iran, tak? Czyli taki zaskakujący tak naprawdę efekt tego miałby być, tak? Taki zaskakujący praktycznie efekt miałby tego być odciągnięcie uwagi tutaj Rosji od hmm, praktycznie Bliskiego Wschodu. Tylko z drugiej strony, Rosja to jest po prostu potężne mocarstwo. Pytanie jest takie, czy po prostu Rosja, to, że po prostu no Ukraina, że na razie podbiła tam pewne tereny, czy zaja pewne po prostu tereny, może podbicie to źle brzmi, tak? No ale z drugiej strony, no, Rosja jest gigantycznym praktycznie państwem, obszarem. Rosja na pewno brała to pod uwagę, jako jeden ze scenariuszy. Kolejna sprawa, czy to są jakieś tutaj duże straty, jeśli chodzi o Rosję w kontekście po prostu wojska i tak dalej, tak? Oni są w stanie wysłać dalej tam po prostu wojsko, które będzie i atakować Ukrainę i walczyło po prostu, żeby wypchnąć te wojska ukraińskie z terenu Rosji i, są, i tak samo po prostu Rosja w stanie wysłać swoje wojska, jeśli chodzi o bliski wschód, jeśli chodzi o pomoc tutaj na przykład dla Iranu, tak? czy dostawy sprzętu wojskowego, tak. No pamiętajmy tutaj, zachowujmy pewne, pewne proporcje, tak, no przecież to jest gigantyczne mocarstwo, tak jest moje zdanie. Natomiast być może te właśnie mocarstwa myślą w ten sposób, żeby, tak, Ukraina wchodziła praktycznie w Rosję, tak, żeby robić tam zamieszanie, tak, żeby praktycznie tutaj, tylko z drugiej strony ja sobie tak myślę, no ale przecież Rosja to wykorzysta propagandowo, bo Rosja teraz może po prostu cały czas pokazywać serwisach informacyjnych. Rosja, tak, mówię jak to Rosja wykorzysta propagandowo, oni pokażą po prostu to w swoich serwisach informacyjnych, że zobaczcie, jaka ta Ukraina jest zła, niedobra, dobra, to oni atakują nas tutaj w kursku, tak i inne tam tereny. Musimy walczyć z wrogiem. I oni jeszcze bardziej wykorzystają propagandowo, tak? E czyli mogą to po prostu przekuć na plus, tak, dla Rosji z punktu widzenia oczywiście. Kremla, tak, I nie mówię z punktu widzenia nas, tak? no bo tutaj to już jest inna sprawa, czym doceniamy dobrze, czy też źle. Czyli tutaj zaangażowanie się praktycznie wojska czy Rosji, jeśli chodzi tylko, moje zdanie, to jest za mały obszar. Gdyby na przykład Ukraina atakowała więcej terenów, praktycznie zaatakowała. Czy znaczy, moje zdanie tak, gdyby NATO całe zaatakowało od tej strony praktycznie tutaj, tak, wschodniej, to rzeczywiście Rosja mogłaby po prostu nie angażować się w wojnę na Bliskim Wschodzie, bo to by musiałoby odeprzeć ten atak, tak. Natomiast te wojska ukraińskie na razie po prostu, one tam przebijają się, zdobywają pewne tereny, tak. Natomiast to nie jest jeszcze powiedziane, czy one, te wojska po prostu dalej będą okupować te tereny, to jest pierwsza sprawa, czy te tereny, czy po prostu te wojska rosyjskie nie wypchną, tak, tak, te wojska ukraińskie, także jest to, jest to skomplikowana sprawa. Natomiast według jasnowidza jest to celowe działanie i spisek mocarstw, ciekawe jakich, czy to będą po prostu Stany Zjednoczone, czy jakieś inne, czy to będą po prostu państwa będące w NATO, Francja, Niemcy, tak? No właśnie, ale to też jest ciekawe, bo na przykład tak powiedziałem, no wcześniej było powiedziane, że Ukraina może się tylko po prostu bronić, dostaną sprzęt wojskowy, rakiety i tak dalej, amunicję, ale muszą tylko do obrony. No, a teraz jak oni atakują właśnie te tereny rosyjskie, to jakie oni używają amunicji i broni, tak? No, nie wiem, może używają po prostu swojej, tak? Czy po prostu kupionej na swoje potrzeby, no, ale no, to już jest inna sprawa, tak? To jest inna sprawa. Oczywiście taki atak jest on taktyczny, po prostu ze strony Ukrainy, bo Ukraina atakując tutaj właśnie te tereny, po prostu przy granicy z Ukrainą po stronie rosyjskiej i bazy wojskowe, i tam po prostu tak, tutaj wprowadza ferment i też te jednostki wojskowe, które były przygotowane na to, żeby po prostu wkroczyć do Ukrainy. Natomiast też jest taka wizja, przepowiednia Stanowidza która mówi o tym, że Putin dokona sabotażu tak, zniszczy pewien, pewną elektrownię atomową. W Ukrainie do, dojdzie do skażenia radioaktywnego, zostaną zniszczone cz, tutaj na cztery reaktory, trzy reaktory zostaną uszkodzone, a jeden nie. Więc pytanie: czy to, że właśnie te wojska ukraińskie wchodzą w głąb Rosji, czy w głąb nie, bo Rosja jest gigantyczna? Przekraczają granice, wchodzą w pewien obszar za granicą, tak? No bo to też nie można powiedzieć w głąb, nie są one w połowie y, Rosji, wątpię, żeby one po prostu podeszły pod Moskwę. No to, no to y, pytanie też jest takie, czy po prostu Krem Putin nie pomyśli sobie w ten sposób, tak? Jak tanim kosztem, od, to odwrot, odwrotnie, tak? Odwrócić uwagę o, e, żołnierzy ukraińskich, żeby ich ściągnąć do swojego kraju, żeby nie atakowali dalej Rosji, tak? Czyli dokona, dokonają sabotażu, jeśli chodzi o elektrownię atomową, skażenia atomowe i te. Kiedy na przykład dowódca ukraiński żołnierzy powie: odwet, zawracać, tak, jeśli chodzi o te wojska, bo potrzebni są tutaj, żeby ratować ludność, jeśli chodzi o teren Ukrainy. Może tak być po prostu, też taka być sytuacja. To jest moja już analiza, ale Jasnoń mówił o tym, że będzie właśnie ten sabotaż, będzie po prostu jakaś tutaj klęska humanitarna w Ukrainie, skażenia radioaktywne w związku ze sabotażem, zniszczeniem jakiejś elektrowni atomowej na terenie Ukrainy, za czym będzie stać po prostu Putin, za czym będzie stać tutaj Krem. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się.